Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dying Light, a to już jest czwarty odcineczek, jaki nagrywam z rzędu, widać normalnie po Spodermanie tutaj. Kurde, Spider-Man już niedługo, jak wy oglądacie ten film, to jest, nie wiem, wtorek albo środa? Nie jestem pewien, ale jakby niedługo już przed premierą. A mam kupione bilety normalne na premierę i nie mogę się doczekać. Jeżeli wy też, dajcie znać w komentarzu. Jak już mówię, nagrywam na zapas, więc nie czytam na bieżąco tego, co mi piszecie o Dying Light'cie. Dzisiejsze cztery odcinki są jakby bazowane moje zachowania i potencjalne porady na komentarzach z odcinka, nie wiem, czwartego czy piątego. Więc tak to się układa, ale dziękuję ślicznie za oglądanie serii. Jeżeli się wam podoba, to oglądajcie i łapki zostawiajcie. A ja... jestem przy szkole. Razem z Jade chcemy spenetrować szkołę, ponieważ dzieją się tutaj jakieś szalone rzeczy odkryte przez, proszę państwa, właśnie Jade. Ona spekuluje, że tutaj być może znajduje się jakiś tajemny magazyn. Mamy wejście, damy radę tutaj wejść? Nie, wejście będzie gdzieś u góry. Dobra, niech to. Będziesz musiał wejść tą samą drogą co ja. Mam nadzieję, że w razie czego uda nam się znaleźć inne wyjście. Idź do nadbudówki na dachu. Te cholerne śmietniki są autentycznie jednym z najlepszych miejsc na znalezienie na przykład sznurków, które są tak cholernie potrzebne do wszystkiego. Kurwa, prawie to miałem, Jezus Maria, czy ja to teraz... No dobra, kurwa, to otwieranie bardzo trudne zamków jest faktycznie bardzo trudne, Jesus. Ale będzie jakiś tutaj... Jest, kurwa, broń dla Dawuda, nie wierzę, mam to gówno. Co wywalić? Kij do krykieta. Tak, proszę rozmontować na części. Wow. Dobra, questik będzie zrobiony. Można kontynuować zadanie rewolwerowe. Dobra, ale... no, tam jacyś ludzie się napierdalają. Nie mam teraz czasu na to. Jade powiedziała, że będę musiał wejść taką samą drogą jak ona. Ona, domyślam się, właśnie weszła jakoś dachem, bo coś mówiło o przybudówce. O ty, kurwa! Jo! Cudownie. Jo! Jeszcze cudowniej. Boże, ile tutaj was siedzi. O kurwa, wirale jakieś tutaj też się bujają, co? O nie, o te! Co ty sobie wyobrażasz? Co ty, kurwa? Ja! Dobra, na spokojnie, zorientować się w sytuacji. Temu sprzedać ultra kopa. Prawie go zrzuciłem z budynku, cudowne by to było, gdyby mi się udało. Ale nie, ale... O! Nie gryź mnie, babo! Nie wiem, czy jeszcze zasługujesz na określenie baby. Ja, ale w sumie, dojebanie takiego leżącego na ziemi zombiaka to jest w sumie całkiem niezła taktyka. Bum! O kurwa, ale oberwał ładnie. Bum! Dobra, tego już nie uniknąłem tak profesjonalnie jak jednego z wcześniejszych klujów Piotrów. No, aha, kurwa, wejdę, nie wejdę? Jo! Kurwa, oni są mega chujowi w walce na bliski dystans. Głównie dlatego, że ich specjalnością jest plucie na odległość. Więc jak się do nich podejdzie, to oni padają stosunkowo szybko, co jest wielkim plusem. Jo! Ach, szybka kombinacja klawiszy. Oj, tego nie dosięgnąłem, ale zdech na raz! A to intrygu. O kurwa, nie. Bo on od ciebie z daleka się chce trzymać. Nie spodziewałem się wybuchowego. Ale jest na tyle miły, że zostawia po sobie kokainę, kiedy wybuchnie. No hono. Dobra, przed tym też się schowam. Cyk. Dziękuję bardzo, oddawaj mi swoje rzeczy. Dobrze, że nie zostawia po sobie żadnej, nie wiem, trującej chmury, to by było nieprzyjemne bardzo. Niestety, jego wybuch prawdopodobnie zalicza się do tych mega głośnych rzeczy. Czyli wirale przyciąga, już tutaj jeden kurwa biegnie. Te... kurwa mać! Co jaś powiedziałem? W spokoju mnie zostawi! Po głowie! Kurwa, gdzie jest kolejny? Jezus Maria, coś eksplodowało zaraz obok mnie! Myślałem, że to wybuchowe, ale chyba gdzieś indziej to było. Myślałem, że kliknę to wejście tutaj... A on był tu! On był w środku, ale się zająłem napierdalaniem się z tamtym i nawet zapomniałem o jakby sprawdzeniu wnętrza tego pomieszczenia. No dobra, dobrze wyszło. Drzwi sobie zamknę. Nie wiem, czy oni w stanie są je otworzyć. Jeżeli tak, to gorzej. Otworzy czy nie otworzy? Sprawdźmy to. Nie! Wali konia przed wejściem. Cudownie, bo tutaj mamy wejście. Misiaczka też jakiegoś cudownego. A mi chodziło o to, żebym miał czas na otwarcie tego zamka, bo jest coś fioletowego w środku, a ja fioletowych rzeczy nie zostawiam na pastwę losu. A jak mi braknie wytrychów, to sobie kurwa dorobię. Fuck me. Jeszcze już mi braknie. Tutaj to okienko na otwarcie jest troszeczkę większe. O! Ale nadal jest bardzo niewielkie. Ojajajajaj, prawie. Dobra, ostatni wytrych. To się musi udać. Tutaj. Cyk, gitara. Dobra. Muszę jakiś szósty zmysł do otwierania zamków sobie rozkminić, bo jak to do końca gry ma tak wyglądać, będzie to smutne. Sakiewka z jakimś naszyjnikiem. Bardzo miło, fajnie, ładnie, super. Super, fajnie. Jakiś młotek taki, który już jest jakby na straty spisany. Mamy tą lepszą pałkę policyjną, coś bym z nią zrobił, ale ten młotka się chyba pozbędę. Tyle miejsca w ekwipunku, a nadal za mało na wszystko. Pałka policyjna F7 stwórz. Co ja mogę zrobić? No znowu...
raczej chujowe rzeczy, no ale nie są drogie. Nie są drogie, są raczej tanie. Dużo rzeczy tutaj zbieram, więc zamontowałbym sobie tą pałkę zamiast tej mojej, która jest na krwawienie i będzie to skuteczniejsze. Niebieski młotek biorę do siebie i wbijamy do szkoły. Tutaj coś czuję, będzie sporo zombiaków do rozjebania. W szkole widziałem Tahira. Razem ze swoimi ludźmi wynosił z budynku mnóstwo rzeczy. Co oni planują? Widziałem też, jak zabija jednego z cywilów. Podły morderca. Muszę się zakraść do budynku. Mam nadzieję, że jest tam gdzieś antyzyna. Dobrze by było, ale coś czuję, że jedyne, co znajdziemy w tej szkole, to cierpienie i zawód. Posprawdzaj klasy. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. No bardzo chętnie. Ja liczę, że się wzbogacę. Żargon wojskowy jest dość prosty. Nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem. Jak na razie widzę tutaj dużo tych skrzyń, w których normalnie ta antyzyna i zapasy się znajdują, ale samej antyzyny i zapasów kurwa brak. To jest trochę niestety niechcianym wynikiem poszukiwania, ale no zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle. Ciekawy jestem, w ilu pomieszczeniach nagle zobaczę eksplodującego zombiaka. Pół metra przede mną, jak tylko otworzę drzwi. Pewnie w niejednym, coś tak czuję. Zombiaki lubią lecieć w chuja. Zaraz coś wypadnie przez te drzwi. Takie mam wrażenie, coś się tam darło. Dobra. Martwe ciała na ziemi, pozamykane drzwi, pozabijane drzwi. Nie no, to jest to samo miejsce, co ja odwalam. Ten za to ma jakąś tam chujową rurę. W dupie mam te rury. Oby nie, ale tak metaforycznie. Szukaj antyzyny. No cóż, teraz jesteśmy absolutnie tak bardzo wypukani z antyzyny, że powoli wieża zaczyna upadać. Jeżeli wieża upadnie, to w sumie sam nie wiem, czy Rajs by się aż tak bardzo cieszył, ponieważ martwi ludzie to są ludzie, których on nie może wykorzystać, dlatego też to niekoniecznie będzie taki dobry przebieg wydarzeń dla niego, ale to tylko wzmocni jego pozycję, nikt już mu wtedy nie podskoczy. Ho, ho. W którym kiblu będzie zombie, kurwa? Nie będzie w żadnym? Co jest? Gra z zombiakami, pokój, kibel, w którym nie ma żadnego zombiaka wewnątrz kabiny? To nie jest jakieś złamanie zasad oficjalnych? Dobra, tutaj muszę wbić, ale widzę, że mam tutaj jeszcze jakąś klasę, którą chyba mogę przeszukać. Wow, drzwi, które się otwierają same z siebie, jak je pchnę? To niecodzienne akurat w tym Dying Light'cie. Dobra, cyk, pyk, myk. Co tutaj jeszcze z was wyciągnę? O! Nie mamy całego dnia, a nie uśmiecha mi się zostawać tu na noc. No zdecydowanie dobrze by było tutaj nie utknąć na noc. Wpadło do głowy sprawdzić piwnicę? Pewno, że nie, skoro klucz wciąż tu jest. Brać się do roboty! Okej, dobra, szukaj antyzyny, to jest nasz ogólny cel, jak nic, trochę życia sobie batonami odzyskam. Od jak dawna te batony tutaj leżą? Jeżeli one się trzymają tej samej zasady, co stare kanapki zostawione w tornistrze na wakacje, bo się ich zapomniało wyjąć, to będą w absolutnie zajebiście tragicznym stanie. Niektórzy mówią, że to tylko mem, ale mi osobiście zdarzyło się parę... A, tego po prostu nie otworzę, a ja sobie zostawiam na później, goddammit. Cóż, zdarzyło mi się parę razy zostawić kanapkę na wakacje i autentycznie przeżyłem dokładnie to, z czego się zawsze śmieszkuję. Czyli pakowanie się na pierwszy dzień szkoły, otwarcie plecaka i nagły, kurwa, smród zgnilizny. Ech! Co będzie tutaj? Ludzie Raisa mówią, że w piwnicy jakieś rzeczy są do przeszukania. Bardziej kluczowe dla nas, tak więc zapewne będziemy się do piwnicy kierowali. A jak jest coś gorszego od opuszczonej szkoły, w której jest potencjalnie pełno zombiaków, to jest piwnica tego samego budynku. Zawsze w piwnicy jest najbardziej pojebane gówno, nie wiem dlaczego, ale całe najgorsze zło lgnie do piwnicy. Chłopaki, ktoś tu jest! Chłopaki, ktoś tu jest! O kurwa, no prawda. Jebane odbija strzałkę. Tak nie powinno być. Zaraz zaczną tu ściągać przemieńcy. Bardzo kurwa chętnie, ale nie tak łatwo. O. Kurwa, nie kopnąłem go. No dobra, dobra. On niestety dość sprawnie... Wow! Ty, bo ja nie mam kurwa w ogóle mojej tej wytrzymałości. Dobra, na spokojnie, kolego, na spokojnie. Że kurwa alarm wyłączył, bo zaraz się tutaj wszystko spierdoli. No chuj, kurwa, nie wiem gdzie! Gdzie jest wyłącznik alarmu? Jak taka cwana jesteś, to mi powiedz! Znajdź kanciapę stróża. Kurwa, chętnie, ale czekaj. Nie mam przy sobie... Aj! Dobra. Na szczęście na tym poziomie trudności pauzuje się gra, kiedy się odpala menu. Powiedzieliście mi, że na wyższym się tak nie dzieje, co by było niestety ostatecznie bardzo pojebane, bo nie miałbym nawet kiedy się kurwa zastanowić co i jak. Dobra, ten chyba płonie, bo tego mam z głowy, ale tutaj mamy kolejnych. No! Kurwa, no oni unikają tego skoku profesjonalnie niestety, to na nich w ogóle nie podziała. Strzałki też średnio działają. No prawda jest taka... O! Tyk!
kurwa, wlazł bogiń, debil jebany. Dobra, nieważne, nie wlazł aż tak do końca, jakbym chciał. Oho! Dobra, teraz jest po was. Ja lecę ten jebany alarm wyłączyć. Niestety wymaga to przebiegnięcia przez ogień, ale może... Dobra, nie podpaliło mnie jakoś strasznie. Jest tutaj kolejny. Gdzie ta jebana kanciapa? Hono, tutaj, wyłącz to gówno. Dobra, w końcu. I tak przyjdą jakieś zombiaki. Ale może w mniejszej ilości, nie wiem, czy tempo, w jakim udało mi się to zrobić, ma znaczenie. To sobie podniosę, Tutaj jakieś toporki są, co to? 7-7-3-8-7-3. W sumie 7-7 to są niemałe obrażenia. 7-7-3-8-7-3. Zobaczmy moje młotki. 7-7-3-8-7-3. No nie, te młotki to gówno teraz jest w takim razie, więc wywalam te młotki. Ten krótki nóż, mimo fajnych obrażeń, dużej poręczności, ma tak niesamowicie niski zasięg, że ja to pierdolę. Dobra, weźmy sobie ich toporki. Niech się komuś przydadzą, bo wam kurwa się nie przydadzą już. Dobra, ostatecznie walka z ludźmi Raisa. Muszę robić o wiele więcej uników, znajdować momenty na uderzenia dobre. Kiedy oni zaraz zrobią unik, wydają się być przez chwilę trochę bardziej podatni na obrażenia. Albo kiedy rzuci takim toporkiem na przykład. Metodycznie musi ta walka wyglądać. Nie mogę napierdalać na pałę jak debil, bo to się nigdy dobrze nie skończy. A dobra, od ciebie też młotek wezmę. Dobra, lecimy dalej, bo jakby gnoje z was są straszne. Przeszkodziliście mi w poszukiwaniach. Ja mam tu ważne rzeczy do zrobienia. W tych torbach mogą być fajne rzeczy, więc wolę sobie to wszystko ładnie, grzecznie, pięknie przeszukać. Batonów też teraz potrzebuję. Więc proszę mi tutaj, nawet jeżeli to miałby być jakiś, nie wiem, dziwny KitKat, przyjmę wszystko, naprawdę. Antyzyna jakaś? Nie, gówno, tylko drewno i plastik. A tutaj co? Tabliczka mnożenia, ujujuj, aż do 12. I trójkąt sierpińskiego. A w końcu szkoła, nie? To tutaj musiały być jakieś szkolne materiały. Uuu, taśma, suszone owoce, nom nom, sznurek, moje ulubione. Ja powiem tak, na wypadek kolejnej walki z ludźmi Raisa, ja sobie znowu zrobię koktajle Mołotowa. Bo robię tak po dwa, a zresztą zrobię kurwa więcej, żebym nie musiał znowu do menu zaglądać. To sobie zrobię tak, żeby mieć cztery. Te broń by się przydało zaraz naprawić, ale to... O kurwa, ale jebło. Co tam się dzieje? Co wy tam odpierdalacie? Tutaj? No tutaj kurwa już jest zombiak, co? Ale na tego byłem gotowy. Muszę naprawdę w końcu rozkminić zgniatanie mgłów, bo wtedy ultra mocnym combo jest po prostu wyskok z kopnięciem i zgniecenie im głowy, kiedy leżą na ziemi. Works every time. Tak przynajmniej wspominam to combo, że było cholernie skuteczne. Dobra, pyk, cyk. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś wąty co do mojego przeszukiwania okolicy, to sorry, ale osobiście opierdalaliście mnie, że tego nie robię w jednym z pierwszych odcinków. Ty, mogę też z pierdolnięciem drzwi otwierać. No, dobrze, że odkrywam takie rzeczy po czasie. Weźmy naszą lepszą pałkę. O, tutaj mamy jakiegoś jednego kolegę. I, o kurwa, nie to chciałem zrobić! No dobra, nieważne. Powalczmy zatem. Kurwa, za krótki unik zrobiłem. Albo do tyłu zamiast w bok. Dawaj. Kurwa, znowu zły unik! Ała! No ty chuju! Szkoda, że nie mogę wybierać jakby kierunku, w którym uderzam bronią. Wtedy, gdybym miał taką kontrolę nad tym, prawdopodobnie... byłbym w stanie jakby lepiej ich uderzać. Tak jak na przykład w For Honor trzeba dobierać kierunek, z jakiego bijemy przeciwnika, bo ma to ogromne znaczenie. 583856, mech. Obrażenia niby spoko, ale poręczność jest za mała. Pewnie zasięg większy. Nie ma tutaj złotego środka niestety. Znaczy, maczety są fajne do takich walk, ale do maczet to jeszcze chyba trochę mi brakuje, bo one się pojawiają w jakimś jednym konkretnym momencie, albo w ogóle w slamcach się nie pojawiają. Ludzie tutaj są za biedni na to, żeby mieć maczety po prostu. Nie mogę też sobie żałować apteczek, bo mam ich ostatecznie w pizdu i mogę je łatwo wykonywać. Tutaj mogę za to chyba wskoczyć? Mogę? Nie mogę? Dawaj kurwa, Crane. Ała, ała! Ja pierdolę, sporo zapłaciłem za wejście do tego pomieszczenia. Ech, tutaj będzie tylko plastik pewnie. Nie? Coś ciekawszego w tej skrzyni może? Nie, nic tutaj kurwa nie ma. Teraz się okaże, że da się jednak przejść przez to okno. Ja, ja, ja! Nie, dobra, chyba muszę z powrotem przeskoczyć przez ogień. Genialny ruch, ultra pokczam i jeszcze jedna apteczka. Wolę ją użyć teraz, bo jak zaraz się natknę na jakiegoś przeciwnika, to mnie tylko będą wkurwiać. Dobra, moje gwiazdki do rzucania. Ty, a jakie ja mogę wykonać w ogóle? Bo mogę gwiazdki zwykłe, nie mam lepszych gwiazdek. No dobra, trudno się mówi. Wspomagacz odporności, petardy, apteczki, mech, mech, mech. Dobra, lecimy przed siebie. Co tutaj? Zombiaczki? Zombiaczki są piękne. Tutaj kolejna pizda. Kurwa, dużo tych pizd mimo wszystko. A wszystkich muszę łoić po głowie moimi pałkami policyjnymi, tracąc przy tym wytrzymałość. O,
Dobra, kopa w dupę dostaniesz i dalej będziemy rozmawiać już w inny sposób. Och, och! O, że granie na myszce i klawiaturze i ta kontrola dokładna nad miejscem, w które uderzam. Ta jaka zawzięta, ja pierdolę! Każde kolejne uderzenie wydawało się tylko coraz bardziej ją wkurwiać, zamiast powstrzymywać. Potężny adwersarz. Dobra, szkoła, pieprzona szkoła, hardkorowa misja. W sensie dużo zamkniętych pomieszczeń, poczucie klaustrofobii jest tutaj mocne. I dużo przeciwników do rozjebania. Dobra, gwoździe, kilo gwoździ, zawsze dobre do ojebania na obiad, jeżeli jest się głodnym. Dobra, kolejne pomieszczenia, co się w nich znajduje? Ja wiem, że nie będzie tutaj antyzyny i to nie jest mój cel główny, ostateczny, ale jednak dobrze będzie sobie je przeszukać. Różne fajne cuda tutaj mogą być. Będę potem płakał, że nie mam kabli zasilających na kolejne bronie, bo one mają niby mimo wszystko niebieski znaczek rzadkości, a niebieski znaczy całkiem zajebisty. Paskudna jest ta szkoła, Boże, co ci ludzie tutaj robią w ogóle? Obrzydlistwo, papierosiki w łazience na pokczampie. Normalnie jakbym ja to w podstawówce zobaczył, to już bym donosił do nauczycieli. Proszę pani, bo oni tam palą. O kurwa. Te! O Jezu, ale to przerażająco przez chwilę wyglądało. Te ich układy kurwa limbiczne czy nielimbiczne. Dobra, uwaga chłopaki. Uuu! I kolegów też kurwa. Uuu! Dobra, barbecue z ludzi. Ostałeś się ty. Boisz się kurwa teraz, jak widzisz jak twoi koledzy płoną? Ty, broń mi się powyginała. To ona ma być taka wygięta. Ty, nie, w ogień se wejdę i tyle ze mnie zostanie. Kurwa, no te pierdolone uniki nie działają. Robię go, ale są za małe. Chyba muszę robić jakby w kierunku jego ręki. Jeżeli stoję przed nim, a on bije prawą ręką, to muszę w stronę jakby lewą zrobić tego dodge'a, bo inaczej to nie podziała. No dobra, gitara. Jakby dwa koktajle mołotowa, trzy osoby załatwiły, tak więc wyszło nieźle. Wszyscy spajczeni na view, Boże. Ty, a niektórych to jako żywych jeszcze pokazuje? Nie mogę ich przeszukać też. Kolejny biegnie? Dobra, naprawmy sobie tę broń. Coś się spierdoliło. Ojoj, ty! A ten jeden się nie spajczył do końca. To intrygujące. Dobra, test. Atakuj tą prawą ręką, kurwa. No chodź! Przed wszystkim robię, kurwa, uniki. Okej. Okay. Okej, okay, kolejny unik. Dwa ciosy, unik. Tak, akurat nie musiałem żadnego uniku robić, ale to nieważne. Wow! Okej. Okay. Jakieś ataki takie, wiecie. W sumie mam wrażenie, że ten skill łamania nóg poprzez wślizg mógłby być skuteczny, ale właśnie na ludzi. Ty, nie zmarnowała mi się naprawa przy okazji tej mojej pałki. Ta pałka policyjna zupgrade'owana zielona jest w tej chwili chyba moją najfajniejszą bronią, jaką posiadam. Tak więc dobrze, że akurat na nią padło niezużycie naprawy. To mnie wielce cieszy. Dobra, sznurek, ja się tutaj podleczę. Muzyka naprawdę nie pomaga mi w utrzymaniu względnego spokoju podczas tej misji. Jake, nie ma tu antyzyny. Wygląda będzie na to, że będziemy musieli omówić to inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze w klasie C. Piwnica jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się na dole. Gdzie jest klucz do piwnicy? Pokaż mi gro. Gdzieś rozumiem w tym pomieszczeniu? Pewnie tak. Jakieś biurko tutaj, szafka, kogoś ważniejszego? Czy może, nie wiem... A, tutaj są! Patrzyłem na nie, ale nie mogłem ich podnieść, ale skam. Dobra, gdzie jest cholerna piwnica? Naprawdę nie mam ochoty tam iść. Będą tam pojebane pewnie i straszne rzeczy. Specjalne zombiaki, albo po prostu dużo zombiaków. No ale hej, czy ktoś się mnie pyta, czy ja chcę? Nie, nikt się nie pyta. To jakieś przejście otworzyłem, ale w jakim dokładnie celu? Bo jakby... A, to mogę rozwalić. Dobra. Mało rzeczy tutaj się w taki sposób rozwala, że muszę siłą podziałać dopiero wtedy. Hoja! O kurwa, kolejny zombiak obok. No dobra, no to haja w takim razie. Ojojoj! Dobra, szybki unik, złamane kości, to lubię. Weź wytupcie ode mnie. No teraz by mi się przydało szybsze uwalnianie się z uścisku zombiaka. Też tak często mnie w ten uścisk nie łapią. Ta pizda jest tak zawzięta! Kolejny! To jest jakiś taki jeden rodzaj zombiaka, który naprawdę się potrafi uwziąć. Weź ty wydupcaj, kurwa. Koleżankę też, Dobra, na ziemi was teraz będę jebał. Dobra, jajaj. Normalnych zombiaków nie pokazuje mi na mapie, co w sumie jakby idzie się domyślić, dlaczego za łatwa by była ta gra. Gdyby każdego mi pokazywało. Ale przez to mogą mnie zaskoczyć. Jeżeli bije się z jakimś na przykład wiralem i cały czas badam jego pozycję na minimapie i nagle wyskakuje mi jakiś zwykły zombiak z pleców. Przyciąga mnie do siebie, chwyta mnie w ten uścisk. Ja muszę namaszować przycisk, żeby się z tego wydostać.
I nagle ząg. Ten jakby Viral ma czas, by mnie atakować, kiedy jestem zajęty kolegą. O Viralach mowa. Wow! Jebańcu! O, złamałem ci głowę. Dobra, na spokojnie. Kopa w dupę dostajesz. Bum! Okej. Okay. Potężny kop i potężne rozbicie głowy. Dziękuję bardzo. Dobra, przed siebie. Kurwa, ale mnie denerwujecie, no. Nie dacie dojść na miejsce. Broń nieskuteczna, dobra. A, zużyło naprawę niestety. A szkoda, smuteczek. Ja nie wiem, jakby chcę tak metodycznie napierdalać te zombiaki, że celuję ich w głowę i każde jakby moje uderzenie jest wymierzone. Ale ostatecznie mam wrażenie, że lepiej po prostu nakurwiać, tak raz za razem. Jeb. Działa to lepiej. Więc nie wiem jeszcze, muszę się na coś zdecydować. Dobra, nie ma już tutaj chyba więcej. Gdzie jest to pierdolone zejście do piwnicy? Do którego naprawdę nie chcę schodzić, ale... Nie mam... O kurwa, wybuchowy! Dobra, dupnij se. Zacznij wybuchać. O teraz! Jo! Dobra, szybka ucieczka. Zaraz mi coś tutaj przyciągnie pewnie. Szybkie przeszukanie. Proszę nie wdychać oparów zombiaka. Dlatego te drzwi były nie do otworzenia przedtem. Albo nie, ja tu byłem chyba. Albo nie byłem, nie wiem. Identyczne są te łazienki. O Boże, piwnica. Dobra, let's go. Cóż mogę zrobić, jak nie iść kurwa przed siebie i liczyć na najlepsze? O, Virale. Virale? Czy zwykłe zombiaki? Nie, Virale są piętro wyżej. Tu jest kurwa Viral. Skąd wy się tu kurwa wzięliście? Nie żyjesz? Nie żyjesz. To kolega teraz. Kop kurwa. Pierdolone Virale nie reagują na kopniaki. Ale najlepsze jest to, że jak już ktoś położy na ziemię, to on zostanie na ziemi. Więc mogę po prostu kopać, żeby przedłużyć ten efekt. Dobra, z Jade mamy się spotkać tutaj w tej piwnicy. To jest dużym plusem. Nie będę tutaj sam. Jak miło. Weź wypierdalaj, nie waż mi się tutaj skradać. Okej, okay, to skuteczne. Straciłem i tak życie oczywiście, bo super sobie to wyliczyłem. Tutaj mamy jeszcze jedno pomieszczenie. Będzie coś ciekawego do podniesienia? Jakieś itanzy czy coś? Nie. Dobra, wiecie co? Pierdolę, idę kliknąć to, co mam kliknąć. Do Jade, szybko. W końcu trochę spokoju, ulgi. Dziękuję. Na natryskach się widujemy. Hej, Jade, nie czujesz się... brudna? Pomóż mi. Się robi. A ty tutaj się dostałaś, nie walcząc ani jednym zarażonym? Może Crane, ale z ciebie dupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy. A weź tam, daj mi spokój. Po prostu najprostsze rozwiązania zabiję. Są lepsze. Poszty w życiu. Super, ładunki wybuchowe? To dobrze widzę. Plastik C4, no nie? Słuchaj, zabierz to i wracaj do wieży. Ja zajmę się tymi dupkami. O Jezu, znowu dupki. Naprawdę? Napierdalanka? Nie zgrywaj durnia, stawimy im czoła razem. I zaryzykujemy, że to odzyskają? Mowy nie ma. Wracaj do wieży. Do zobaczenia. Jade, jest niebezpieczeństwo, że jeżeli ze mną zostaniesz, to trafię cię mołotowem, więc... Dla dobra obiecaj ciebie, mi, uciekaj. Że nie dopuścisz Rahima do gniazda. Tak, jasne. Obiecuję, idź już. A, no tak. Teraz w końcu mamy te ładunki wybuchowe, które tak bardzo jarały Rahima. Ile was tu jest? Dwóch? Jeden i drugi? Jeden i drugi, zajebiście. Popatrzmy, jak płoną. Cudownie. Dobra, strzałkami nie ma co w nich rzucać, bo jest to cholernie nieskuteczne, ale to bez znaczenia. Kurwa, przysmażył mnie jeden z nich ogniem, który jeszcze na nim płonął. Kurwa, nie miałem dokąd robić uniku. Fuck me, a cię kurwa leje. Dobra, nie żyjesz? Okej. Okay. Dla pewności jeszcze się mu głowy pozbyłem. A to wygląda całkiem nieźle akurat. 5-9-3-3-9-3. 5-5-5-9. Czekaj, poręczność. Nie, 9. 5-9-3-3-9-3. 5-5-3-9-9-3. Dobra, wiecie co? Jebać ten nóż. Znaczy, żeby go wywalać, ale o, to sobie rozłożę, żeby podnieść z niego ten nóż do patroszenia. Są takie bronie, które mam wrażenie, że patrzę na nie i już mam wrażenie, że będą mi pasowały. Sierpy, sierpy też są fajne. 8-3, kurwa, same dobre rzeczy! Dobra, siekierka. Nie no, siekierka też fajna. Te wszystkie młotki mi nie pasują. Jeszcze jedną rzecz rozwalę, bo tam kolega też miał coś ciekawego. Dobra, przykro mi nożu. Nic z ciebie nie będzie. Nie lubię broni. Broni o tak krótkim zasięgu. Okej, okay, opuść szkołę. Bardzo chętnie. Aha, tędy nie przejdę, bo to... O Jezus Maria. A tutaj mam jeszcze te. Cyk, pyk.
Z dwóch zombiaków chyba, które zabiłem, ale już ich nawet nie przeszukiwałem. Dobra, proszę, dajcie mi wyjść. Opuść szkołę, dobra, prosto na zewnątrz, dziękuję. Co teraz? Cholera. Wyruszyliśmy z Jade na poszukiwanie antyzyny, a znaleźliśmy materiały wybuchowe. Teraz musimy się stąd zwijać, zanim wróci Tahir. Dlaczego Tahir w ogóle sobie stąd poszedł? Myślałem, jakby co oni tu robili? Magazynowali te materiały wybuchowe? W piwnicy? O Boże, jest ten purchlak pieprzony. O, niedługo mnie czeka konieczne wyjście w nocy. No tak. Nie będę miał wyboru. Będę musiał jakieś próbki z niego zebrać, z tego co pamiętam. Och, kurwa. Oj, oj, oj. Oj, teraz jest kurwa noc, to dopiero fajnie. Wróć do wieży, bardzo chętnie, ale ja najchętniej to bym się kurwa udał do najbliższej bezpiecznej strefy. No i co? No i mamy kurwa noc, no. Nie mam teraz innego wyboru, jak po prostu tej nocy zapierdalać. Dobra, latarka UV na wszelki i lecimy. Mówiłeś wcześniej, że będziemy musieli pogadać, jeśli nie znajdziemy antyzyny. I pogadamy, tylko najpierw zróbmy coś z tymi ładunkami. Dobra, słuchaj, dam materiały wybuchowe Saidowi, a ty pomów z Rahimem. Ma się trzymać z dala od tego gniazda. W porządku, Jade. Spokojna głowa. Dzięki. O, przeżywasz noc, lol. Okej, okay. Nie było wiele tej nocy. Dosłownie nie lubię jedynki Dying Lighta strasznie na to, za to, że właściwie noc jest bardzo niebezpieczna, głównie ze względu na to, że są ci nocni łowcy, nie? I jakby nie byłoby tak źle, gdyby nie byli oni, bo nie wiem, zwykłe zombiaki nie dostają żadnego boosta ani nic w tym rodzaju, tylko trzeba uważać na te super specjalne zombie. Dlatego biega się, będąc wpatrzonym cały czas w minimapę, żeby czasem nie wpaść w ten ich zasięg wizji. Przynajmniej ja tak zawsze grałem, no nie jestem na tyle odważny, żeby się z nimi napierdalać. Plus tak jak mówiliście, nie opłaca się to. Dlatego tego nie robię. I to jest trochę chujowe, nie? No bo taki trochę gameplay na jedno kopyto, że o, wejdziesz w ich zasięg widzenia, masz przejebane, musisz uciekać. Jeżeli uda ci się nie wejść w ten zasięg, no to masz chilluwę. Ale masz ich też pokazanych na minimapie, co jest taką oczywistą zachętą, żeby wpatrywać się w tę minimapę i na jej podstawie, powiedzmy, obierać sobie trasę, ścieżkę, wiesz jak biec, którędy uciekać, jak się poruszać. Więc ja teraz, mogliście nawet zauważyć, byłem cały czas wpatrzony w minimapkę i tylko liczyłem na to, super, ale kurwa parkour, liczyłem na to, że nie wpadnę na żadnego losowego zombiaka prosto twarzą. Dobra. Rodzeństwo, wróć do wieży, bla bla bla, pitu pitu. Co my tutaj mamy? Jesteś Kyle Crane, prawda? He, frajerze. Co tam słychać? No dziabni, dziabni. Tak, jestem Kyle Crane, a to niebieskie to jest mój znacznik. Dobra, wywalmy go na chwilę. Dobra, czas dać jakiś raporcik, odwiedzić kwatermistrza. Jest swoją drogą rano, ale nie widać, żeby było rano. Dawaj, kwatermistrzu. Pałka policyjna? Nie, no już mam lepsze rzeczy. Przykro mi, pałka policyjna. Uuu, no tak, ja mu zrzut jeszcze dostarczyłem, jak miło. Dobrze by było nie zginąć, dopóki levela nie wbije, ale może jakiegoś questa teraz zakończy i się to uda. Dobra, pogadajmy z Rahimem o gnieździe. Miałem, kurwa, przed chwilą bardzo wyraźnie powiedziane, że Rahim nie może się dowiedzieć o ładunkach wybuchowych. Zaniesie materiały wybuchowe Saidowi. Poprosiła mnie, żebym pomówił z Rahimem o gnieździe przemieńców. Chcę, żeby trzymał się od niego z dala. Ja mam wrażenie, znaczy no dobra, jemu trzeba powiedzieć, żeby odpuścił, bo inaczej nie odpuści. On już był tak nakręcony. Miałem mówić, że może lepiej w ogóle tego tematu z nim nie poruszać, ale skończyłeś to tak, że on tam i tak pójdzie. O kurwa, co się dzieje, ty? Trzęsienie ziemi? Nie, samolot. Zrzut jakiś? Co jest? Może Brecken będzie coś wiedział, pogadamy z nim, to może coś wytłumaczy. Ale cholera, kto wie, takie duże samoloty to nawet nie są samoloty, które zrzucają tutaj antyzynę, takie mniejsze raczej latały i nie robiły takiego rozpierdolu, nie były tak głośne, więc co to było? Ewidentnie coś wojskowego. Dobra, Rahim siedzi na dachu, chodźmy z nim jeszcze pogadać w takim razie, póki tu jesteśmy. Crane, Said mówił, że znaleźliście środki wybuchowe. Kurwa, Said, ty konfituro jebana, miałeś nie mówić. Said kiedyś był saperem, to i zna się na tych rzeczach. Mieliśmy szczęście, ale... szczerze mówiąc, wolałbym antyzynę. Mój koleś Omar upewni się, że Said da do nich dobre zapalniki. Musimy mieć możliwość zawinięcia się stamtąd, zanim wszystko pierdyknie. My? Nie będzie tam żadnych nas. Oczywiście trzeba wysadzić to gniazdo, a teraz mamy nawet jak. Ale sam to załatwię. Ale... to mój plan. I wykonam go co do litery, obiecuję. Ja teraz cię nie przekonam, nie? Spoko. Skontaktuję się z tobą, jak Said skończy z tymi zapalnikami. Więc jesteśmy umówieni? Chyba tak. Czy jesteśmy umówieni? Tak.
Jesteśmy umówieni. I jeszcze jedno. Co jakiś czas trafiam na takiego dziwnego zarażonego. Doktor Zir jest w ciężarówce, chcę z nim o tym pogadać. Nie, jest w szpitalu. Odwiedza doktor Lenę. Dzięki, pogadamy wkrótce. O, jest nawet na miejscu i mamy level. Dobra, zajebiście. To mi się podoba, wzrost poziomu przetrwania. Mam tam coś ciekawego do odblokowania w tej chwili. Czekajcie. L jak... Nie. P jak... Nie. U jak umiejętności. O, jeszcze zwinność. Kurwa, co my tutaj mamy? Atak przez ramy. No tak. Nogołamacz, przeskok z powaleniem. Tutaj ty, zdolność regeneracji zdrowia do wyższego poziomu. Co ja takiego chciałem tutaj fajnego? Jest ten rzut judo. Nie wiem, czy będę miał odpowiednio ośmiornicowate palce, żeby to na klawiaturze zrealizować, ale być może. Ucieczka. Kurde, to szybsze wyrwanie się jest kuszące z jednej strony. Potrącenie brzmi nieźle. Podczas sprintu mogę ich napierdalać. Wiem, że gdzieś tutaj w ogóle w którymś drzewku jest kamuflaż. Nie jestem pewien, gdzie to się znajduje i czy ja tego nie dostanę jakby sam z siebie. O, tutaj, kurwa, już to mogę kupić. Zwłoki, mogę używać zwłok do maskowania się przed zarażonymi. To jest w sumie całkiem zajebista opcja, ponieważ zabijam zombiaka, czy podchodzę do ciała, wymazuję się tym wszystkim, a potem, potem oni mnie nie atakują. Dobra rzecz, muszę się zastanowić nad tym trochę jakby głębiej, bym powiedział. No i tik-taki, żeby skakać sobie po ścianach, zawodowy biegacz, najlepsze umiejętności biegowe. Dobra, to jeszcze się zastanowię poza odcinkiem, moi drodzy. Pomów z doktorem o dziwnych zarażonych widzianych przed szkołą. No jako, że doktorek jest tutaj w budynku, to faktycznie chodźmy z nim pogadać teraz już. Zobaczymy, co, jak się wypowie. Ale faktycznie ten zarażony to... mam wrażenie, jakby mnie śledził. Drugi raz jest zaraz obok mnie, jak ja coś robię. Dlaczego? Nie wiem. Doktorze, masz chwilę? O, Kane, tak? Jak mogę pomóc? Crane, pamiętasz, jak mówiłem o tym dziwnym zarażonym, tym, który uciekł na mój widok? Właśnie widziałem kolejnego i zrobił to samo. Chyba słyszałem, jak twoi koledzy mówią o tych stworach. Nazwali je sprinterami. One chyba preferują niektóre części miasta, ale wychodzą tylko w nocy. Może dałbyś radę jednego złapać i przynieść mi próbkę jego ciała? Widzisz, przyszło mi tak do głowy taka luźna myśl, że jeśli te stwory preferują miejsca, w których zostawiłem moją przynętę, cóż, lepiej się zbytnio nie ekscytować. Zdobądź tę próbkę, proszę. Musi być świeża, więc wróć do mnie od razu. Dobra. No to gdzie mogę ich znaleźć? Podobno nasz kwatermistrz wie, gdzie można je spotkać. Okej, czyli stwór nie jest wcale tak tajemniczy, jak można by pomyśleć. Kwatermistrz o nim wie. Proste. Easy. Dobra. Uwaga! Ja jeszcze w tym odcinku chcę dać L jak lisie misję rewolwerowiec. Mam tą jebaną broń dla Dawuda, on jest piętro wyżej. Nie jestem pewien, co takiego on mi da w zamian, ale zawsze będą to jakieś punkty doświadczenia, więc chętnie to w tej chwili wykonam. Ciema. Świetnie. Proszę, to jest tak, obiecany on ten składzik klucz do mojego mnie. Lombardu. Wiesz, kiedyś był najlepszy w mieście. A jak już mówimy o Lombardzie, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Kurwa, co teraz? Chciałbym, żebyś mi stamtąd coś przyniósł. I tak tam pójdziesz, no nie? Ach, co takiego? To jest... Tylko się nie śmiej, okej? Okay? Figurka Raya McCalla. Wiem, że to brzmi głupio, ale... Mój syn ją bardzo lubi. Gość wygląda jak bałkański mafiozo, ale mimo wszystko, kurde, jednak chce zrobić coś miłego dla swojego syna. To się ceni. No pewnie pójdziemy i tak do tego lombardu, chociaż zależy, gdzie on dokładnie się znajduje. Jeszcze się będę nad tym zastanawiał, ale na sam koniec zobaczymy jeszcze, jakie tutaj misje dla nas mają. Kim ty, kurwa, jesteś? Mesut. Widziałem w szkole jakichś ludzi. Ciekawe, co oni tam robią, nie? Aha, to nawet nie są misje, tylko takie pogadanki. Mają mi jakąś pierdołę do powiedzenia. Ale dobra, może sklepikarz coś ciekawszego nam powie. Nie, to czary. Zdaje się, że parę zdrowych osób jest na bazarze i wiedźma jest jedną z nich. Jeśli ktokolwiek miałby samą gadaniną zapewnić sobie bezpieczeństwo, to chyba Dalia, nie? Powiedziałeś, że jest wiedźmą? To ona twierdzi, że jest wiedźmą. Twierdzi, że dzięki tym pierdołom wudu, które odstawia, zarażeni nawet jej nie tkną. Podobno może bez szwanku spacerować po całym mieście. Nocą. Może wie coś, czego my nie wiemy. Może i tak. A może jest tylko staruchą szpetną jak mulica, co? Ale śmieszne. Brzydka kobieta. Dobra.
Mam coś do sprzedania? Nie, mam coś do kupienia. Plan strzały. O, jakiś wyżej levelowy plan na jakąś ciekawą broń. Ale kurwa, goś nie ma niczego ciekawego do kupienia. Teraz muszę uważać, jak będę kupował, żebym nie wyjebał wszystkiego na strzały do łuku. Którego nawet nie posiadam i nie wiem, czy chciałbym posiadać, czy mnie tak łuk interesuje. Cóż mogę powiedzieć, moi drodzy? Mamy parę misji, mamy sporo do zrobienia. Teraz musimy pogadać z kwatermistrzem, który niestety nam powie, że... sorry byku, ale żeby sprogresować fabułę, czas zagrać w nocy, frajerze jebany. Tak więc coś czuję, że kolejny odcinek będzie odcinkiem nocnym. Bo wiem, że tego pieprzonego ziemniaka trzeba będzie znaleźć w nocy, jak nic. Tutaj mamy za to kredki dla dzieci, kredki w opuszczonej szkole. Kurwa, ledwo byłem w tej jebanej szkole i mam tam wracać. Nie było wcześniej tej misji. Zabierz części elektroniczne, zbierz części, zanieś Toygarowi. Może nawet już mam te części elektroniczne, jeżeli są takie zwykłe. Bo niestety często wymagają jakichś konkretnych. Zwiadowcy widzieli ludzi wchodzących do szkoły. Coś tam się zdecydowanie dzieje. Po chuj mi te pogadanki, typie. Ja właśnie zajebałem ładunki wybuchowe stamtąd. Jakby wiem, że coś tam się dzieje. Ja tam siedziałem. Czym mogę służyć? Doktor Zir mówi, że wiesz, gdzie szukać tych tam w... sprinterów. Wiesz, bardzo szybcy, z zielonymi wrzodami. A tak, jasne. Mogę pokazać, gdzie bywają. Tu, tu i tu. Chociaż moim zdaniem nie ma co specjalnie szukać kłopotów, jeśli te nie szukają ciebie. Ach, mądra maksyma, dzięki. O Boże, Boże. No dobra, jak wygląda... ale przepraszam bardzo. Ty kurwa, gdzie moje rzeczy? Co, nie minęła doba? Nie jestem pewien. Jak wygląda nasza mapa w tej chwili? No mamy tutaj obszary żerowania sprinterów. Ten jest w ogóle ultra daleko i w życiu się tam nie będę zapuszczał. Najlepszą taktyką na upolowanie sprintera, wydaje mi się, będzie się ustawić właśnie tutaj, żeby mieć blisko bezpieczne strefy, które pozwolą nam się tam po prostu na szybkości, szybciuteńko schować. Tutaj mamy jeszcze jakąś bezpieczną strefę do stworzenia. O, w końcu! O, w którymś momencie trzeba będzie pójść po te podstacje jebane, bo to nie jest aż takie trudne zadanie, jakby ominąć tych jebanych ultrazombiaków i będzie spoko, tylko będę potrzebował najpierw mieć tutaj bezpieczną strefę, bo najfajniej będzie po prostu przespać się do nocy, będąc blisko tej strefy, tej podstacji i od razu z domku przebiec się tam, aktywować i będzie git, tak więc pewnie w następnym odcinku jakoś w tej kwestii sobie podziałamy, być może, albo najpierw załatwimy tego sprintera, bo jak widzicie, złap sprintera w nocy i zdobądź próbkę tkanki. Ha, 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 kurwa, nic innego nie mam do roboty. Dziękuję wam ślicznie za uwagę w tym odcinku, jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę, ja będę uciekał, trzymajcie się i do następnego, pa, pa.